Moja przygoda z biznesem zaczęła się w 2007 roku, kiedy założyliśmy kancelarię. Początki były jak w każdej jednej firmie, ciężkie. Zaczynaliśmy skromnie, ale od rekomendacji. Byliśmy polecani przez tych klientów, którzy byli zadowoleni. Pierwsze firmy, które obsługiwaliśmy, bardzo duże firmy sprzątające, to pozwoliło nam postawić kroki w różnych kierunkach. Sukcesywnie dobieraliśmy kolejne osoby do zespołu i tworzyliśmy nowe działy. Kancelaria jest przede wszystkim kancelarią prawa gospodarczego. Drugą z takich obleganych dziedzin, którą obsługujemy, jest to prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne i naprawcze. Trzeci taki główny pion to prawo karne. Kolejny dział, który rozwijamy, jest to dział szkoleniowy. Tutaj w tym zakresie mamy bardzo bogate doświadczenia. Kancelaria działa nie tylko w Krakowie, ale też mamy oddział w Warszawie, ale również wielu partnerów pracujących w terenie. Dzisiaj zespół jest to około 27 osób. Pracujemy też poza granicami. Mamy na przykład kancelarie partnerskie w Hiszpanii. Największymi wyzwaniami zawsze byli ludzie i są do dnia dzisiejszego. Praca z zespołem tak dużym, indywidualności, samodzielnych jednostek, to jest coś, co od początku stanowiło wyzwanie i myślę, że będzie stanowiło do końca działalności kancelarii. Prawnicy, kancelarie prawne nie mogą się reklamować. Dla nas jedynym źródłem pozyskania klienta to jest dobra rekomendacja. A dobra rekomendacja bierze się stąd, że zadowolony klient z dobrej obsługi prawnej przekazuje informacje innym przedsiębiorcom, innym osobom, które potrzebują wsparcia prawnego. B&I było dla mnie naturalną drogą rozwoju. Kancelarię rozwijaliśmy dzięki rekomendacjom, a B&I to przecież rekomendacje. Bardzo dużym zaskoczeniem dla mnie była dynamika, jaka była pomiędzy wszystkimi zgromadzonymi na sali, otwartość, ale też chęć zrobienia biznesu. Potrzeba komunikacji, potrzeba współpracy. W pierwszej kolejności należy poznać członków swojej grupy. Spotykać się z nimi jak najbardziej intensywnie, jak najczęściej, bo dzięki temu poznajemy swoje biznesy, rozwijamy się. Nie da się zbudować relacji, nie da się zbudować zaufania, nie spotykając się z ludźmi, nie pracując z nimi i nie będąc otwartym na nich. Przedstawiłam kilku osobom, czym się zajmuje kancelaria i właśnie osoby zauważyły, że tematy, którymi się zajmuję, czy też przykłady, które im podawałam, można zastosować do albo ich bliskich, albo znajomych, albo osób, które darzą szacunkiem biznesowym. Tak trafiłam do klientów. W B&I w ciągu ostatnich 12 miesięcy pozyskałam 4 klientów na stałą współpracę. Wolumen tej współpracy to jest kwota prawie 7-cyfrowa, więc B&I, rekomendacje, jakie otrzymuję, są dla mnie niesamowitą wartością. Wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą pracować przez rekomendacje, zarówno je dawać, jak i je otrzymywać, zalecam odwagę. Bądźcie odważni w tym, co robicie w swoich biznesach, ale ta odwaga niech nie będzie tylko wyznaczaniem sobie celów, do których chcecie zmierzać, ale też odwagą o poproszenie o pomoc, ale też odwagą, w której będziecie się chcieli zatrzymać, odwagą, która będzie objawiała się tym, że powiecie, teraz jest ten moment, kiedy muszę swój biznes zrewidować, na przykład przekształcić lub pójść w innym kierunku. Największym wyzwaniem w kancelarii dla mnie jest, było i będzie umiejętność tworzenia zespołów, czyli kontakty międzyludzkie. B&I to też złożona organizacja, złożona struktura, która poprzez swoją dynamikę, ale też otwartość pokazuje, jak te relacje międzyludzkie można budować. Z drugiej strony zasada Givers Gain i jej wprowadzenie na poziomie prawnym to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Możliwość połączenia różnych biznesów, czy też poznanie innych przedsiębiorców, sposobów, w jaki pracują ze swoimi ludźmi, ze swoimi klientami, to jest wartość dodana do całej struktury B&I. Poznawanie.